Halo, halo, dzień dobry. Czy mnie widać? Czy mnie słychać? Halo, halo, czy jesteście ze mną? Cześć wszystkim. Oj, jak się cieszę, że mnie widać i słychać bez problemów żadnych. Dzień dobry w ten wtorkowy poranek, bo tak można powiedzieć, jest dopiero godzina 10. Weszliśmy live na wizję. Jeszcze poczekamy minutę na spóźnianki. Tak, 1 grudnia temperatura za oknem wynosi minus 2 stopnie Celsjusza. W powietrzu mroźna aura, ciśnienie atmosferyczne wynosi 978 hektopaskali. Imieniny obchodzi Ewa oraz Bożydar. Mam nadzieję, że Was trochę rozbawiłem, tylko dystans nas zbawi, natomiast poczekamy jeszcze parę minut, znaczy dosłownie 2 minuty na spóźnialski, zanim zacznę Wam opowiadać o tym, jak działają algorytmy treści LinkedIn. Natomiast w zakładce ankiety znajdziecie pytanie dotyczące tego, czy macie wrażenie, że LinkedIn uciął zasięgi publikowanych przez Was postów. Ja bym bardzo chciał, żebyście na to pytanie teraz odpowiedzieli. Tak, nie, albo nie wiem, bo to też będziemy sobie omawiać, dlaczego tak się dzieje, albo nie dzieje, albo dlaczego macie takie wrażenie, albo nie macie takiego wrażenia i tak dalej. Już widzę na żywo, jak te wypełniacie ankiety, naprawdę to jest emocje prawie jak u Hitchcocka, widzę, jak tam się zmienia. 5 osób już tak, 1 na nie, 8 na nie wiem. Możecie cały czas tę ankietę wypełniać. Również pozdrawiam ze słonecznej Warszawy, tak słonecznej, że musiałem zabudować okno kotarami, a i tak prześwituje. Witam Was dosłownie, tak, dosłownie, ale no, dystans nas w dzisiejszych czasach uratuje. Witam Was na trzecim już webinarze Sherby, czyli pierwszej w Polsce platformy, która służy do zarządzania programami Employee Advocacy i Social Selling. Ja się bardzo cieszę, że jesteście po raz kolejny z nami i ze mną. I powiem Wam, też widzicie podpis Karol S., ale ja się nazywam Grzegorz Mięcznikowski, jestem Head of Growth w Sherby. To jest taka mała zmyła dla Was, żebyście wiedzieli, żebyście się skonfundowali lekko. Natomiast też pochwalę się i Was i ogólnie to, co się dzieje, bo okazuje się, że jest to nasz rekordowy webinar pod kątem rejestracji. Zapisało się na niego ponad 250 osób, więc jestem pod wrażeniem, jak dzisiaj rano sprawdziłem listę uczestników. Dziękuję Wam za obdarzenie nas zaufaniem i jakby chęć uczestnictwa w naszych spotkaniach. I teraz kilka kwestii organizacyjnych. Jeśli będziecie czuć, że coś urywa zasięg, piszcie. Jeśli zniknę Wam z wizji, piszcie. Jeśli będziecie mieć problemy z dźwiękiem, bo będzie go przerywać, możecie spróbować wyłączyć wszystkie dodatkowe okienka, tak jak ja to właśnie robię. Widzę, że kolejne osoby się rejestrują w tej chwili jeszcze na nasz webinar, więc możecie wyłączyć dodatkowe okienka, wtedy przyspieszy Wam to działanie i streaming live. Możecie zadawać cały czas pytania na czacie. Ja będę starał się po każdym segmencie dzisiejszego webinaru odpowiadać na te pytania, które macie. Natomiast jeśli macie pytania, które wymagają ode mnie większego skupienia, większej atencji, postarajcie je sobie się gdzieś zapisać w trakcie trwania webinaru i zadać mi je na sam koniec, kiedy będzie sesja pytań Q&A, wtedy nie będziemy tracić całego flow. Więcej czasu nam też zostanie na rozmowę na sam koniec. A ja bardzo chętnie z Wami na sam koniec też porozmawiam, więc jeśli macie pytania, możecie zadawać na bieżąco, jeśli dotyczą tego, co mówię, albo jeśli naprawdę wymagają ode mnie uwagi, to na sam koniec. Jeśli zacznę się pluć, mówiąc brzydko, bełkotać, seplenić, za żywo gestykulować i zasłaniać kamerę, zwracajcie mi na to uwagę. Feedback jest zawsze mile widziany, ja jestem tu dla Was. I tyle z tego przedstawienia mojego. Jeszcze raz dzień dobry wszystkim, którzy do nas przyszli teraz, w tej minucie, w tej sekundzie. Jest 10
05. Już rozpoczynam webinar. Macie jeszcze w zakładce ankiety możliwość wypełnienia krótkiej ankiety o tym, czy LinkedIn, czy macie wrażenie, że LinkedIn uciął Wam, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, zasięgi publikowanych przez Was postów, więc ja będę wdzięczny, jeśli ją wypełnicie. I przechodzimy do pytania zasadniczego już, czyli jak działa algorytm LinkedIn? I na to pytanie ja, skromnie rzecz mówiąc, nie będę Sławek później jak mówi, żebym pochwalił się, że trafiłem do pewnej listy top 100, to była lista top 65 dla ścisłości, natomiast jeśli nie będę chwalił, witam Was jeszcze raz serdecznie. Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o tym, jak działają sygnały rankingujące LinkedIna. Dlaczego widzicie te, a nie inne posty i co zrobić, żeby Wasze posty były lepiej widoczne na LinkedInie? Czym jest dwell time i jak zwracać uwagę użytkowników LinkedIn na nasze treści? No i oczywiście o dobrych praktykach w tworzeniu tych treści. Ponieważ mamy ze sobą kolejną godzinę, przechodzę już do rzeczy. I oczywiście to jest ten slajd, który jest stały na wszystkich naszych spotkaniach, czyli a propos LinkedIn w Polsce i na świecie. W tej chwili na LinkedIn zarejestrowanych jest 700 milionów użytkowników globalnie. I ten przyrost jest z miesiąca na miesiąc coraz większy. W niektórych krajach LinkedIn już zawładnął, że tak brzydko mówiąc, połową populacji nawet. Więc jesteśmy na dobrej drodze też w Polsce, gdzie mamy 4 miliony użytkowników i co miesiąc mamy przyrost 40 tysięcy nowych userów platformy, że ta platforma będzie się rozwijać. Ale co za tym idzie? Także będzie powstawać coraz więcej stron firmowych, to jest oczywiście bardzo fajne i ja bardzo polecam prowadzenie stron firmowych, jeśli mamy potem okazję, ale zwiększa to także liczbę zamieszczanych postów dziennie. W tej chwili na LinkedIn i algorytm treści musi filtrować około 60 milionów postów zamieszczanych dziennie w całym serwisie. Więc to sprawia, że LinkedIn musiał wypracować nowe metody i wypracowuje je cały czas. To nie jest tak, że ten algorytm on się nie zmienia w żaden sposób, bo dochodzą tam zawsze aktualizacje jakieś nowe przy nawet małych update'ach. Więc to wymusza na LinkedIn także działanie, żebyśmy my dostawali treści, które są do nas, dla nas i do nas najlepiej dopasowane. Algorytmy LinkedIn w ogóle odpowiadają za dwie rzeczy. Przede wszystkim pierwszą rzeczą to jest profil, o którym mówiłem tydzień temu. Chciałem powiedzieć, że kto nie był, ten trąba, ale nieprawda, bo nic nie tracicie, możecie zawsze odsłuchać nagrania z tego webinaru, więc nie długo będą na naszej stronie, więc spokojnie. Więc algorytmy wpływają na dwie rzeczy, pozycjonowanie naszego profilu w wyszukiwarce LinkedIn oraz na widoczność naszych treści w feedzie. Bo jeśli sprawdzicie sobie, teraz wejdziecie na swój feed na LinkedInie, zobaczycie, że LinkedIn podaje Wam treści posortowane od najpopularniejszych, a nie od ostatnich. Czym jest najpopularniejsza treść? Najpopularniejsza treść to jest ta treść, która według LinkedIna i algorytmu treści LinkedIn najbardziej będzie spełniać nasze oczekiwania i najbardziej angażuje naszą sieć kontaktów bądź naszych znajomych drugiego stopnia i po prostu LinkedIn nam to wypluwa wyżej. Więc możecie zauważyć, że pierwszą publikacją czasem w Waszym feedzie jest na przykład publikacja, która ma 5 dni albo 6 dni, ale zbiera cały czas komentarze i polecenia. Ale możecie też posegregować sobie od ostatnich do, od ostatnich, czyli od najnowszych tych newsów feed. To, co musicie jeszcze wiedzieć, zanim ja Wam zacznę tutaj opowiadać o algorytmie LinkedIn i o tym, jak robić dobre treści, to jest to, że treści dzielą się na dwie kategorie. Pierwszą z nich są publikacje i to jest wszystko to, co widzimy w feedzie. Czyli to są posty tekstowe, posty, grafika, zdjęcie, link, prezentacja multimedialna, polecenie, pochwała oraz artykuły, czyli strona, czyli oddzielne strony, oddzielne linki, znaczy tak jak macie na blogu, oddzielna jakby strona z treścią, tworzona wewnątrz LinkedIna, bo LinkedIn pozwala nam prowadzić naszego własnego mini bloga u siebie. I teraz, co musicie wiedzieć o publikacjach? Publikacje mają zwykle większe zasięgi i lepiej angażują użytkowników w tej chwili niż artykuły. Natomiast artykuły mają tę przewagę nad publikacjami, że pozycjonują się w Google.
Co znaczy, że łatwiej nam jest, na przykład jeśli chcemy zwiększyć widoczność wyszukiwarki naszej firmy albo nas jako ekspertów, powinniśmy stawiać na artykuły, no bo dają nam widoczność w Google i możemy je optymalizować także pod kątem SEO, czyli wyniku wyszukiwania w wyszukiwarce google'owskiej czy w jakiejkolwiek innej. Natomiast publikacje w tej chwili tylko pojedyncze się indeksują w Google, ale LinkedIn pracuje na tym, żeby też większa liczba tych publikacji po prostu się tam indeksowała i wpadała, natomiast do tej pory tego nie ma. Sławek Kluziak zadał pytanie filozoficzne, dlaczego? I teraz ja nie wiem, Sławku, dlaczego zadałeś pytanie dlaczego? To co jest lepsze, publikacja czy artykuł? Nie ma, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze. Lepsze jest to, co spełnia nam nasze cele. Jeśli chcemy budować markę osobistą i docierać do jak największej liczby osób z naszej sieci kontaktów, dokładnie Aleksandro Banaś, to zależy. Moja ulubiona odpowiedź. Moje drogie pszczółki. Ja was może tak od dzisiaj będę nazywał. Więc publikacje pomagają nam docierać do sieci kontaktów na LinkedInie, w feedzie, z poziomu tego feedu i sprawiają, że jesteśmy bardziej widoczni. Natomiast jeśli naszym celem jest zbudowanie obecności na przykład w wyszukiwarce Google'a, tworzenie dłuższych treści, pokazywanie się bardziej jako ekspert, to wtedy artykuły. Pytanie od osoby początkującej, czym się różni publikacja od artykułu? Publikacje to są wszystkie posty tak naprawdę, które widzimy w feedzie, czyli na stronie głównej LinkedIn, jak się tam dostaniemy, a artykuły to są teksty zamieszczone na oddzielnej stronie artykułowej bądź biuletyny, które możemy wysyłać. No i teraz to pytanie, które ja wam zadałem. To znaczy, czy spadły wam zasięgi postów na LinkedIn, czy wam się tak wydaje? I słuchajcie, nie wiem, odpowiedziało 39% z was. Nie 2% z was, a tak 57% z was. Czyli coś się dzieje. Widzę, że też teraz wypełniacie jeszcze tę ankietę. Natomiast rzeczywiście możecie mieć takie wrażenie, że spadły wam zasięgi z jednego prostego powodu. Po wprowadzeniu stories trochę się zmienia, znaczy nie zmienia się w działaniu algorytmu, ale algorytm trochę jest głupiej, bo musi się dostosować do nowych treści. Więc odpowiadając, czy spadły ci zasięgi postów na LinkedIn, jest to bardzo prawdopodobne, bo jest też bardzo prawdopodobne, że po prostu nie łapiesz się w tych trzech sygnałach rankingujących, o których powiem. I kiedyś to było naprawdę fajnie, bo ten LinkedIn jeszcze w 2019 roku i w 2018 pozwalał wykręcać naprawdę takie zasięgi, które było powyżej 100 tysięcy. Pamiętam, że któraś z moich publikacji miała prawie 500 000 zasięgu, czyli widoczności w feedzie, bo też rozróżnimy, czym jest zasięg. Zasięg oznacza, że ktoś zobaczył naszą publikację, scrollując stronę główną LinkedIn. Ale to wcale nie znaczy, że ją przeczytał. To tak tylko się wymądrze. Więc kiedyś ten LinkedIn pozwalał naprawdę wykręcać świetne zasięgi, ale okazało się, że to wcale nie o zasięgi tak naprawdę chodzi. I w tej chwili rzeczywiście możecie zauważyć, że zasięgi spadają. Więcej poleceń, zobaczcie, macie podobną ilość, trochę mniej tam poleceń i komentarzy, natomiast jedna publikacja ma 13 tysięcy zasięgu już po zmianie algorytmu, a teraz ledwo wykręca powyżej 6. Zasięg nie oznacza wyświetlenia publikacji, znaczy, że ktoś ją przeskrolował w feedzie i trochę się na niej, znaczy po prostu ją zobaczył w feedzie. Więc teraz te zasięgi rzeczywiście spadają. Dlaczego? Dlatego, że zmienił się algorytm LinkedIn. Do 2020 roku on był trochę mało skomplikowany i opierał się na czterech głównych fazach, czyli publikowaliśmy post i przychodził sobie bot LinkedIna i flagował naszą treść jako czystą, treść niskiej jakości bądź spam. To, w jakiej kategorii zostaliśmy zakwalifikowani, wynikało z wielu czynników. Potem ten bot sprawdzał, czy my zdobywamy, wysyłał publikacje do zobaczenia randomowej grupie naszej sieci kontaktów, średnio od 5 do 10% tej grupy, która mogła być nawet wtedy nie zalogowana na LinkedIna. I sprawdzał, czy oni dają nam reakcję. Jeśli dawali reakcję w ciągu pierwszej godziny, czyli komentarze i polecenia, to uwaga,
Nagle post dostawał wskaźnik wirałowości. Im więcej tych poleceń i komentarzy się uzbierało, tym post sobie radził lepiej. W feedzie przychodził bot i mówił, wow, ludzie komentują, ludzie polecają, znaczy, że dobry content. Więc wypuszczał go dalej. Kolejna faza polega na tym, że ten bot przychodził cyklicznie. Przepraszam, chwilę. Zaschło w gardle. Więc bot przychodził cyklicznie i sprawdzał, jak my sobie radzimy z tym postem. Wow, nadal są komentarze i polecenia. Przedłużamy życie tego posta. I tak posty mogły żyć przez miesiąc albo dwa nawet. Dawno, dawno temu. Ale była też czwarta faza. W Polsce trwała bardzo krótko. To byli żywi redaktorzy, którzy sprawdzali, czy content rzeczywiście jest merytoryczny i wartościowy. Czy na przykład nie są to komentarze w stylu chcę tego e-booka, zostawiam komentarz. Albo czy nie jest to post pod tytułem weź poniedziałek za rogi. I wszyscy się zachwycają, bo to takie rzeczywiście mocne zdanie, memiczne, czy to nie są memy i tak dalej. I ci redaktorzy sprawdzali, czy rzeczywiście post prezentuje wartość merytoryczną, czy nie. Jeśli nie, ucinali go i uwalali i post tracił swoje życie. I ten algorytm w ogóle, przez to, że wszystko opierało się na zdobywaniu jak najszybciej po prostu dużej liczby reakcji, czyli poleceń i komentarzy, on tak naprawdę sprawił, że powstało bardzo dużo trochę patologicznych zachowań, które naruszały standardy społeczności LinkedIna. Co to oznacza? Oznacza, że na przykład niektórzy guru, których możecie znać, albo osoby, które są popularne na LinkedInie, tworzyły własne czaty, na którym prosiły, czaty grupowe albo grupy na LinkedInie, na którym prosiły, żeby dane osoby, które w tej grupie się znajdują, polecały ich treści. Wiecie, jeśli macie 50 osób na czacie, albo chodzicie z laptopem po pracownikach i każecie im się zalogować na konto, żeby polajkowały waszego posta, to bardzo łatwo było wtedy wykręcić te zasięgi i bardzo łatwo było stać się osobą widoczną na LinkedInie. To, że ten LinkedIn został zdominowany przez osoby znające, wiedzące, jak ten algorytm działa, to, że został zdominowany przez w Polsce może kilkaset osób na kilka milionów, bardzo zniechęcało także nowych użytkowników do tworzenia treści. I tak było w każdym kraju. Więc LinkedIn mówi sobie dość. 2020 rok, a tak naprawdę końcówka 2019, to będzie zmiana. Dobra zmiana. I rzeczywiście, LinkedIn stwierdził, że zmieni algorytm i zmieni to, jak te treści będą wyświetlane. I przy tej zmianie algorytmu przyświecało jedno zdanie tak naprawdę jego twórcom, czyli, że ludzie, których znasz, rozmawiają o rzeczach, którymi się interesujesz. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że nie zmieniła się w sumie dystrybucja naszych treści w feedzie, to znaczy nadal jeśli publikujemy treść, ta treść trafia do randomowej grupy naszej sieci kontaktów, tam jest widoczna. To nie, też pamiętajcie, że jeśli klikacie publikuj, to nie jest tak, że cała sieć kontaktów widzi waszego posta. Widzą to osoby, które mają z wami, zaraz wam powiem, najwięcej wspólnego, dla których ta treść może być przez LinkedIn najbardziej wartościowa, ale także wprowadzone zostały tak zwane kategorie impaktowe, czyli na przykład wpływ twórcy i to wam wyjaśnię, bo to działa na sygnały rankingujące. Natomiast rzeczywiście jest tak, że my publikujemy treść w momencie, kiedy ktoś nas poleci albo skomentuje naszego posta, na przykład osoba, z którą mamy w sieci kontaktów, a nie zna tej osoby, czyli na przykład Ela Włodarska poleca mojego posta i jej sieć kontaktów widzi. Widzi na przykład, że Ela poleciła mojego posta. Więc ja naturalnie też wtedy docieram do kontaktów drugiego stopnia. Ten model dystrybucji został uproszczony. Ale to wcale nie znaczy, że nie jest bardziej skomplikowany czy bardziej wymagający, szczególnie dla marketerów i dla osób, które budują markę osobistą i dla sprzedawców. W tej chwili tak wygląda dystrybucja w naszym feedzie, to znaczy mamy różnego typu, na przykład mamy i strony artykułowe, i strony z ofertami pracy, i ten feed, który widzimy główny, i mamy kategorię newsy,
i mamy także aktywności z hashtagów. Mamy jeszcze stories, które są gdzieś obok i które nie wpływają teoretycznie na zasięg treści, ale jednak wpływają, ale o tym trochę później. I to jest wszystko to, co jakby zrobił LinkedIn. I LinkedIn stwierdził, że wprowadzi nowe sygnały rankingujące, które zasadniczo ukrócą te praktyki, o których wam mówiłem, które były popularne w 2018 roku i w 2019. I ja się przyznam, że ja też tego stosowałem, bo łatwo było szukać na algorytmie. Jeśli ja znam algorytm, skorzystałem z tego. Jest mi głupio, bo to były tanie triki. Na przykład chcesz dostać tego e-booka? Napisz to w komentarzu. I wtedy dostawaliśmy na przykład po 150, 200 komentarzy typu chcę pod tym postem, więc naturalnie jak tak skomentowaliście, to uwaga, to się niosło dalej i można było robić gigantyczne zasięgi na takich publikacjach, natomiast LinkedIn ukrócił teraz te wszystkie praktyki i wprowadził kilka zmian do algorytmu. W tej chwili algorytm LinkedIn posiada 3 sygnały główne rankingujące. Co to oznacza? Oznacza to, że teoretycznie powinno nam być dużo łatwiej te treści tworzyć. Natomiast te sygnały rankingujące krzywdzą trochę strony firmowe i wymagają od osób, które budują markę osobistą, prowadzą profile osobowe, także trochę większej znajomości i odpowiedzialności przy budowaniu sieci kontaktów czy po prostu networkingu. Pierwszym wskaźnikiem rankingującym, który nie obejmuje stron firmowych, to są relacje osobiste. To, że macie kogoś w sieci kontaktów, wcale nie znaczy, że tę osobę znacie. To, że kogoś dodajemy do sieci kontaktów, nie znaczy, że z tą osobą nawiązaliśmy jakąkolwiek, czy wirtualną, czy osobistą relację, na przykład na konferencji. I sprawia to, że po prostu LinkedIn sprawdza, z kim my mamy najmocniejsze relacje i w pierwszej kolejności tym osobom będzie wyświetlał nasze posty. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, żeby określić, który post będzie dla nas ważny, algorytm sprawdza, z kim kontaktowaliśmy się osobiście, z postami których osób wchodziliśmy w interakcję przy użyciu komentarzy, udostępnień czy reakcji, uwaga, ale to nie wszystko, bo algorytm w dalszej kolejności punktuje także punkty styczne, które mamy, czyli, poczekajcie, bo się zgubiłem. Punktuje punkty styczne, czyli na przykład wspólne grupy i miejsca pracy. Tak, wspólne grupy i miejsca pracy, bo to są miejsca, z których my możemy się znać i tam nawiązywać te relacje. Dlatego też, żeby ten algorytm szukać, możecie robić jedną prostą rzecz, do której zachęcałem i będę was zachęcał na poprzednim webinarze, będę zachęcał na tym, jeśli nie będziecie tego robić, to moje małe czarne serduszko pęknie na 2 kawałki, a gdzieś na świecie umrze jednorożec, to znaczy wysyłać spersonalizowane zaproszenia do kontaktów. W momencie, kiedy nawiązujecie z kimś relację i wysyłacie spersonalizowane zaproszenie i ta osoba odpowie wam na to zaproszenie, dostajecie już trochę więcej punktu stycznego z tą osobą, no bo rozmawiacie, a rozmowa na LinkedIn jest najważniejsza. Kolejnym punktem rankingującym są zainteresowania. Możemy mieć z kimś relację, ale to wcale nie znaczy, że będziemy interesować się tą samą rzeczą. Pamiętacie to hasło, które wam pokazywałem o LinkedInie, czyli ludzie, których znasz, rozmawiają o rzeczach, którymi się interesujesz. Zainteresowanie to jest wskaźnik rankingujący, który już dotyczy i stron firmowych, i profili prywatnych. Wyświetlając konkretne treści, algorytm bierze pod uwagę nasze zainteresowania, bazując na kilku czynnikach. Znowu mamy tu grupę, znowu mamy na przykład to strony filmowe, które polubiliśmy, mamy też hashtagi, które śledzimy, ale uwaga, dlatego ja też mówiłem o optymalizowaniu profilu w ubiegłym tygodniu. Dlatego że LinkedIn przychodzi do was na profil z botem i sprawdza, jakie wy słowa macie na swoim profilu kluczowe wypisane. Na tej podstawie też wam będzie te treści dobierał. To ma wpływ na to. Zresztą, jeśli mamy napisany profil tym samym językiem, co odbiorca naszych treści i możemy tam tych kilka punktów stycznych z naszego profilu sobie wylistować, w sensie ja mam marketing, Kasia ma marketing, to znaczy, że jest większa szansa, że ja zobaczę treści od Kasi, bo my się gdzieś stykamy w tym marketingu. Uwaga, dodatkowo
Tutaj algorytm także będzie brał pod uwagę to, czy tagujecie, na przykład, czy używacie hashtagów w postach oczywiście, ile ich używacie i czy tagujecie osoby, które ja mogę znać. Czyli jeśli ja taguję na przykład Dagmarę Pakulską, a wy macie zbudowaną relację z Dagmarą Pakulską albo śledzicie jej treści, wchodzicie w nią z interakcję, to w praktyce jest większa szansa też, że wy te treści zobaczycie. Dlatego, że jakby promujemy ludzi, pytamy ich o opinię. Trzecim sygnałem rankingującym jest tak zwane zaangażowanie, a dokładnie prawdopodobieństwo zaangażowania. Czyli algorytm treści LinkedIn w tym wskaźniku rankingującym bierze pod uwagę tak naprawdę dwa czynniki. Pierwszym z nich jest to, z jakimi treściami wchodziliśmy już w interakcję, czyli tak naprawdę czy angażujemy się częściej w posty ze zdjęciem, czy angażujemy się częściej wideo i je częściej oglądamy, czy częściej na przykład czytamy suche teksty, które są wrzucane na LinkedIn, a może uwielbiamy artykuły i śledzimy artykuły albo biuletyny i po prostu te treści konsumujemy. Więc to, że zostawiacie polecenia czy komentarze pod danymi treściami, ma znaczenie także, jakie treści będziecie dostawać potem. Czyli uwaga, jeśli nie chcecie dostawać jakichś treści, to nie powinniście wchodzić z nimi w interakcję. Drugim wskaźnikiem w prawdopodobieństwie zaangażowania jest też czas reakcji, czyli tak zwany feedback dla autora danej treści. Im szybciej zaczniemy dostawać polecenia, komentarze pod naszym postem, tym większa szansa, że bot uzna tę treść jako bardzo wartościową i będzie ją wypychał dalej do większej ilości osób w naszej sieci kontaktów i będzie sprawiał, że będzie ona także widoczna dla osób dla kontaktów drugiego stopnia i trzeciego stopnia. I teraz pytanie do Was. Jak myślicie, które reakcje na LinkedIn są najważniejsze? Polecenia, komentarze czy udostępnienia? Czas start, a ja się napiję. Krystian Ostrowski, serduszka. Minuta ciszy na serduszka. Komentarze. Ej, brawo! Jesteście chyba pierwszą grupą, która mi tak odpowiada. Skąd ściągacie? Lidia Szabłowska, komentarz powyżej 8 znaków. Tak, macie rację. Komentarz powyżej 8 znaków, znaczy komentarz jest najważniejszą reakcją dla LinkedIna, bo im post jest bardziej konwersacyjny, tym znaczy, że jest bardziej wartościowy, to znaczy, że będzie dłużej skupiał uwagę danego użytkownika w feedzie. Znaczy w sensie, bo komentarz oczywiście im dłuższy, tym lepszy, bo my się wtedy angażujemy, spędzamy więcej czasu w feedzie. Wiadomo, każdy serwis społecznościowy chce, żebyśmy jak najwięcej czasu na nim spędzili, bo wtedy może nam też wypchać na przykład reklamy, ogólnie ten czas jakby się wydłuża. Polecenia są drugim typem, znaczy polecenia mają kolejną wagę, to znaczy polecenie jest super, ale uwaga, nie jest tak, że różnego typu polecenia, czyli interesujące albo super, czyli to serduszko, które dajecie pod danym postem, mają inną wagę. To jest jakaś taka miejska legenda, która krąży po internecie, że reakcje są nierównoważne na LinkedInie. Są równoważne. Polecenie, czyli kciuk do góry waży tyle samo, co serduszko i nie ma znaczenia, jakie polecenie zostawicie. Tak naprawdę te reakcje i typy reakcji zostały wprowadzone po to, żeby dawać lepszy feedback autorowi treści. Sławek Kluziak, dobre pytanie, hejt to też komentarz czy algorytm rozpoznaje? Hejt to też komentarz, tak, algorytm rozpoznaje, ale o tym będzie troszkę później. Więc najpierw mamy komentarze i komentarz tak, powyżej 8 znaków. Dlaczego? Dlatego, że LinkedIn nauczył się rozpoznawać komentarze. LinkedIn sprawdza, jaką długość mają komentarze, czy to jest tylko nice, bo takie komentarze można sobie kupić i sobie je zbotować, więc to jest ucięcie tej praktyki, która była
w 2019-2018 roku, też LinkedIn rozpoznaje te same komentarze. Czyli w tej chwili bardzo mało opłacalne stało się, uwaga, wrzucanie na przykład e-booków albo nie wiem, broszur, w sensie takich postów, gdzie mówimy, napisz chcę w komentarzu, to dostaniesz ode mnie wiadomości prywatne. LinkedIn uczy się rozpoznawać te same komentarze, czyli jeśli mamy na przykład 20 razy chcę pod jednym postem, to przychodzi pod LinkedIna i mówi, ha, jakiś ciebie spamer. Tak nie robimy, ucinamy zasięg, będziemy cię penalizować. Jeśli chodzi o hejt, niektóre słowa są rozpoznawane i obniżają rating profilu komentującego, natomiast dużo łatwiej teraz i zgłaszać posty, zaraz wam o tym opowiem. Jak to wygląda w ogóle, jak w praktyce przekładają się te trzy sygnały rankingujące na was? Przede wszystkim, jeśli mówimy o relacjach osobistych, to algorytm LinkedIn będzie penalizował tak zwanych lionów. Czyli osoby, kojarzycie akronim lion? Krzysztof Przykorski, tak. Nie. Lion, czyli tak zwany LinkedIn Open Networker, czyli osoba, która dodaje wszystkie kontakty jak leci, co tak naprawdę sprawia, że no, ma dużą sieć i bardzo dużo kontaktów, ale to wcale nie znaczy, że może utrzymywać z nimi relacje osobiste. Więc im większa sieć kontaktów, z którymi nie rozmawiamy regularnie i której członkowie nie wchodzą z nami w interakcję, tym tak naprawdę gorzej dla nas. Tak, LinkedIn powstał w latach 2007-2010, natomiast do Polski przyszedł jak zwykle z opóźnieniem kilkuletnim, ale cały czas na przykład niektórzy, mimo że nie są lionami, nie wpisują już tego sobie na profil, to nadal jakby tę sieć powiększają dosyć agresywnie. A co za tym idzie? Te treści, mimo tego, że grupa docelowa jest bardziej zdywersyfikowana i nasza sieć kontaktów jest bardziej różnorodna, to jest fajne, ale z drugiej strony algorytm będzie miał problem z docieraniem treściami do tej grupy. A my będziemy mieć problem z tworzeniem po prostu treści. Więc tak, więc algorytm będzie penalizował trochę osoby, które nie utrzymują stałych relacji ze swoją siecią kontaktów, co znaczy, że małe sieci kontaktu, które, uwaga, rozmawiają ze sobą, wchodzą ze sobą w interakcję, są tak naprawdę dla LinkedIn bardziej atrakcyjne. Więc LinkedIn promuje nowych użytkowników, którzy dopiero budują swoje sieci, którzy nie mają jakichś tam gigantycznej liczby połączeń. Nie wierzcie, jak ktoś wam mówi, że jak budować sieć kontaktów, to lepiej mieć tam 20-30 tysięcy. To jest takie bardzo, bardzo wynikające z ego social mediowego, że im więcej, tym lepiej. To jest tak jak na company page'u nie trzeba mieć 1000 followersów, żeby nagle company page stało się atrakcyjny, albo nie trzeba mieć 1000 osób w sieci kontaktów, żeby nasze treści się fajnie niosły. Nie trzeba mieć 1000 fanów na Facebooku, żeby ten Facebook działał. Poza tym to wszystko można kupić na Allegro. 150 polskich lajków. 14,50 w tej chwili chyba, czy 12,50 i są to lajki tak naprawdę z Bangladeszu, a potem przychodzicie i zastanawiacie się, czemu to nie Bangla. I ja rozumiem, że jakby pod kątem ego każdy chce mieć dużego, mówimy oczywiście o profilu na LinkedIn, sieci kontaktów, profilu na Instagramie, Facebooku, stronie filmowej i tak dalej, natomiast to są jakby bardzo wskaźniki, które mają zadowolić nasze ego, a nie sprawić, że nasze treści będą jakościowe, czy będą się lepiej niosły. Zainteresowania, jak to działa w praktyce? W praktyce dobrze jest mieć ten profil zoptymalizowany, to znaczy używać tych samych słów, co nasza grupa docelowa, dlatego też nie ma sensu, jeśli ktoś mi mówi, i to w praktyce tak wygląda, że są ludzie i firmy, które chcą stosować tak zwaną strategię papieru toaletowego. Ja to tak nazywam, to znaczy, że z papieru toaletowego korzystają wszyscy. Przynajmniej miejmy taką nadzieję. Ale trzeba pamiętać, że nawet papier toaletowy ma swoje segmenty klientów. I jest taki papier za 20 groszy, praktycznie ścierny, że możemy przygotować ścianę od razu pod malowanie. Taki eko z recyklingu za 70 groszy za rolkę.
siedmiowarstwowe za 3 złote, ale mamy też taki z przygodami Batmana i Supermana, gdzie mamy komiks, potem wychodzimy rano odrywając chapter i jesteśmy zadowoleni. Więc także znajomość grupy docelowej i jakby mikrotargetowanie na LinkedInie staje się też bardziej opłacalne. Nie szerokie dotarcie do szerokiej, w sensie nie musimy docierać do wszystkich, tak samo wszyscy nie muszą nas lubić, nie jesteśmy zupą pomidorową, więc jakby to mikrotargetowanie treści pod konkretną grupę docelową także tutaj się opłaca z punktu widzenia dystrybucji w pidzie i z punktu widzenia tego wskaźnika rankingującego. No i zaangażowanie. W praktyce oznacza też to, że macie w tej chwili znowu wasze posty są widoczne tylko i wyłącznie dla pewnej grupy docelowej, znaczy dla pewnej grupy waszej sieci kontaktów, dla pewnego procenta. I to ona ocenia, czy ta treść jest wartościowa, ale żeby trafić do tej grupy, powinniście wiedzieć, kiedy ona tam siedzi na tym LinkedInie, żeby mogła reagować. Odpowiednio, czyli właściwa godzina publikacji. To jest też właściwy typ kontentu, który angażuje, więc tutaj ta znajomość grupy docelowej znowu łączy się i z naszym profilem, i z relacjami, i zainteresowaniami. I uwaga, to jest też nienaginanie standardów społeczności, dlatego że jeśli LinkedIn zobaczy, że komentarze albo polecenia pochodzą z jednego źródła, to jest na przykład czat LinkedIna, albo nie wiem, czat messengerowy, to jest do wychwycenia technologicznie. Albo że macie znowu te same komentarze na przykład. I tak dalej, to on was będzie penalizował. Tak samo jeśli będziecie tagować dużo ekspertów czy osób, których prosicie o opinię, a te osoby nie zaangażują się w posta. Jeśli będziecie, na przykład możecie otagować mnie po dzisiejszym webinarze w poście, jeśli ja na niego nie zareaguję, nie dam wam polecenia ani komentarza, to LinkedIn przychodzi i mówi, no słuchaj, nie udało ci się, chciałeś tutaj zdobyć darmowe komentarze, tak mówiąc, 500 ekspertów i ząk. I żaden nie zareagował, więc obniżamy ci rating profilu treść staje się niewidoczna, zostaje penalizowana przez algorytm. Dobrze, to jest ta część, ja mogę teraz odpowiedzieć na pytania. Ale posiadanie nawet kilku tysięcy wartościowych kontaktów, z którymi utrzymuje się kontakt poprzez na przykład grupy, chyba jednak ma sens. Oczywiście, że ma, natomiast trudno ci jest, pamiętaj, wymieniać z nimi wiadomości prywatne. O budowaniu relacji w LinkedInie nie świadczy tylko to, komu lajkujemy posty i kto nam lajkuje wzajemnie posty, czyli jakby to jest też oczywiście budowanie relacji, czyli ja lajkuję tobie, ty lajkujesz mi i fajnie. Natomiast tutaj chodzi też o po prostu liczbę wysłanych wiadomości, długości konwersacji, częstotliwość konwersacji na LinkedInie. A co jeśli pracownicy firmy komentują i tylko oni? I drugie pytanie, co jeśli komentują lub podają dalej, głównie pracownicy firmy, zależy skąd jest ten ruch. Jeśli oni robią to sami albo dostają powiadomienie przez pana administratora, typu powiadom pracowników o nowej aktualizacji, jest to OK. Pracownicy mogą się angażować w kontent firmowy, bo przecież pracują w tej firmie. Chodzi tylko o to, żeby nie zmuszać ich, żeby, wiecie, zamieszczacie link na czacie na przykład firmowym, mówicie lub polubcie i wszyscy na ura to zaczynają jakby lajkować, nie? I macie w minutę dostajecie 50 poleceń. To wtedy dla algorytmu to jest podejrzane, bo to znaczy, że sztucznie próbujecie podpompować sobie zasięg. Ale to nie wszystko, to są trzy główne sygnały rankingujące LinkedIna. Mam jeszcze wskaźnik rankingujący, który jest wskaźnikiem pośrednim między zainteresowaniem a zaangażowaniem i nazywa się on magicznie dwell time i oznacza dokładnie to, co znaczy po angielsku, czyli to, ile czasu poświęcamy na publikację, na zapoznawanie się z daną publikacją czy artykułem. I to, ile czasu poświęcamy na angażowanie się czy pisanie komentarzy. I to jest taki magiczny wzór i magiczna formuła na dwell time, która jest mało zrozumiała, ale dwell time został też wprowadzony i uznany za coś, co będzie rankingować treści z jednego prostego powodu. Wiecie, że na LinkedInie, to jest też plusem dla was, jako dla autorów, jedynie 1,45% użytkowników, czyli 1,45
użytkowników tworzy treści w tej chwili, jest autorami. Ponad 51% jest współautorami tych treści, a reszta to są tak zwani bierni obserwatorzy, czyli prawie 50% osób może klikać w linki, może czytać treści, ale nie zostawi wam nigdy żadnej reakcji. Więc dlaczego ten dwell time? Dlatego, że jeśli publikacja jest angażująca i ktoś spędził na niej dużo czasu, to LinkedIn stwierdził, ale nie zostawia reakcji, to może jednak ten wskaźnik, ponieważ wszystko, co robicie na LinkedIn jest widoczne i to, że polajkujecie coś, coś skomentujecie, ja to widzę na waszym profilu, więc może te osoby po prostu się trochę boją albo są nieśmiałe, więc jakby zróbmy ten dwell time. Jeśli ktoś czyta długo publikację i wraca do niej, albo długo artykuł i uznaje go za wartościowe, no to niech o tej wartości świadczy też czas, który tam spędza. I w tym dwell time mamy też komentarz. Jeśli poświęcamy czas na pisanie komentarza, to uwaga, to nie chodzi o samą długość komentarza, to chodzi o czas, który poświęcamy pisząc w edytorze na LinkedInie. Wtedy też ten dwell time działa, wtedy też wyżej nasze treści wypycha. Co to oznacza w praktyce dla was? W praktyce oznacza to, że treść musi być angażująca i w końcu jest też argument za tym, dlaczego treści dłuższe, czyli te, które zbliżają się do limitu 1300 znaków, angażują użytkowników w LinkedIn najbardziej. Musicie pamiętać, i to jest główny mit, że to wcale nie jest tak, że treści w social media muszą być krótkie. Nie, jeśli mamy coś do powiedzenia, możemy wykorzystywać cały limit. Treści w mediach społecznościowych nie muszą być krótkie. Jest to jeden z mitów, który gdzieś tam chodzi, że treść, że post na LinkedIn nie powinien być krótki, więcej powinien mieć 400-500 znaków. O, tu mi pociąg jedzie, a tu mi pszczoła wylatuje. Posty zbliżające się do 1300 znaków na LinkedInie, bo tyle wynosi limit waszej publikacji, waszego posta, angażują użytkowników według spraw social i samego LinkedIna najbardziej. Także dlatego, że musimy więcej czasu poświęcić na to, żeby go przeczytać. Tak samo artykuły nie powinny być krótsze niż 8000 znaków. LinkedIn to nie Twitter, chociaż można połączyć i publikować od razu z LinkedIna na Twittera. Natomiast tak, ta komunikacja na LinkedInie, ona nie jest komunikacją facebookową, nie jest komunikacją twitterową i nie jest komunikacją instagramową, ani komunikacją memiczną. Dlaczego wiralowe treści bez komentarzy są windowane? Musiałbym zobaczyć taką treść, o którą ci chodzi. Być może dlatego, że po prostu ludzie się z tym zapoznają albo klikają i spędzają na niej dużo czasu. Natomiast bez komentarzy może mają też dużo poleceń. To nie jest tak, że każda wiralowa treść musi mieć dużo komentarzy, może mieć też polecenia. Chociaż fajnie, jakby miała komentarze, bo rzeczywiście to działa najlepiej. Więc dwell time. Po pierwsze, musimy walczyć, żeby nasz post został zauważony, musimy walczyć o uwagę z innymi użytkownikami, więc też nasza treść, żeby ktoś zawiesił na niej wzrok i żeby ktoś chciał ją przeczytać, ona musi przyciągać uwagę, więc możecie stosować tak zwane eye-catchery różnego typu w waszych postach, od emotek po jaskrawe zdjęcia, w sensie po jaskrawe kolory na zdjęciach czy grafikach, które idealnie zwracają uwagę użytkownika w feedzie, że ktoś zatrzyma się scrollując. Więc my musimy też walczyć o tę uwagę i walczyć o to, żeby użytkownik spędził u nas jak najwięcej czasu. A to znaczy, że znowu spędzi więcej czasu u nas, jeśli ta treść będzie jakościowa. Jest też coś takiego jak rating profilu i treści. To zostało wprowadzone, znaczy ujawnione trochę niedawno i przez przypadek, przez to, że jest rating wiadomości. I jeśli ktoś zgłasza wiadomości, które wy wysyłacie przez na przykład LinkedIna, przez wiadomości prywatne, przez e-maile, że na przykład to jest spam sprzedażowy, wasze treści będą potem mniej widoczne. Jeśli rating profilu będzie, waszego prywatnego oczywiście, będzie bardzo, bardzo, bardzo niski, jakby administracja nawet nie będzie, po prostu będzie blokować i jest taka kostucha LinkedInowa, która wtedy przychodzi i dyszy wam zimnym, dublińskim oddechem, blokiem konta. I teraz tak, czy typ treści ma znaczenie? LinkedIn mówi, że nie ma znaczenia, bo rzeczywiście LinkedIn nie faworyzuje żadnego typu treści, natomiast
typ treści jest wybierany przez użytkowników i to od tego, który typ treści lepiej Wam będzie działał przy prowadzeniu company page'a czy profilu osobistego, wynika z tego po prostu, w co angażuje się Wasza grupa, grupa docelowa. Teraz pytanie, o której publikować. Bo to też częste pytanie. Jak często publikować, więc najpierw jak często publikować, bo tego nie ma na slajdach, przynajmniej dwa razy w tygodniu, bo to pomaga docierać do 50% naszej sieci kontaktów bądź followersów na company page'u. Natomiast też jest taki limit tak zwanych golden hours, czyli godzin, w których nasza grupa docelowa jest obecna, w sensie, bo statystyki są zwykle podawane przez LinkedIn globalnie i wszyscy publikują teraz na przykład w czwartki między 9 a 10, to są to najlepsze godziny na to, żeby publikować w czasach covidowych. Natomiast to wcale tak nie jest, bo w zależności od tego, jak nasza grupa pracuje na home office, czy jak pracuje z biura, ona też ma inne nawyki i w innych godzinach będzie na tym nic nie przesiadywać, więc warto znać swoją grupę docelową. Odpowiem na wszystkie pytania, zapisujcie je proszę, jeszcze raz mi je zaraz wyślecie, przy sesji pytań i odpowiedzi. I mamy te dobre treści, nauczyliśmy się, jak wykorzystywać algorytm LinkedIna, żeby działał, żeby niósł nasze treści tak naprawdę dalej. Ale po co nam one? Bo treści to tak naprawdę jest główne paliwo napędowe social sellingu i w momencie, kiedy robicie sprzedaż albo budujecie markę osobistą, albo chcecie robić branding siebie czy swojej firmy, to te osoby, które zostawiają Wam na przykład pod treścią widzicie listę konkretnych osób, które weszły w interakcję z Wami i to jest też dobra baza tak naprawdę, żeby rozpocząć relację. Uwaga, nie sprzedajemy w pierwszej wiadomości. Nigdy. Czyli jak na przykład Aleksander Schmidt, z którą pracuję, ale załóżmy, żebym z nim nie pracował, polajkowała mi posta i w pewnym momencie ja mówię, Aleksandro, dziękuję za polubienie mojego posta i wysyłam taką ofertę, to jest błąd. Ale to jest dobry początek fajnej relacji, która zaowocuje sprzedażą, bo możemy w wiadomości prywatnej albo po prostu te osoby dodać do naszych kontaktów. Czyli dziękuję, jest kontakt drugiego stopnia. Dziękuję za to, że polubiłeś moją treść. Wow, tutaj masz kolejny artykuł, który może się zainteresować na ten sam temat. Albo chciałbym się zapytać, jak wygląda to u Was w firmie, czy robicie social selling? I też możecie w ten sposób kwalifikować leadę, a nie jest to sprzedaż, tylko po prostu pytanie, na które ktoś Wam odpowie. I uwaga, budujecie z takimi osobami także relacje osobiste. Co oznacza, że będą Wam po prostu działać, ten sygnał rankingujący relacje osobiste będzie Wam działał lepiej. To, co musicie zapamiętać po dzisiaj, ja bym chciał, żebyście to zapamiętali, to jest to, że LinkedIn służy do rozmowy, zresztą jak każde medium społecznościowe i bez prowadzenia dialogu z siecią kontaktów, czyli komentowania, polecania, angażowania się u innych, angażowania także u siebie, tych ludzi, którzy do nas przychodzą po nasze treści, trudno będzie Wam osiągnąć zamierzone efekty i algorytm już o to zadbał. W sensie te interakcje na LinkedInie mają być jakościowe i wszystko i wszystkie zmiany wprowadzane przez LinkedIna jakby mają poprawiać jakość naszych relacji w tym medium społecznościowym. To, co jest dobrymi praktykami, a o czym często się nie mówi, albo mówi się tylko w jakiś dziwny sposób, to jest, to jeszcze raz powtórzę, że jeśli chcecie, żeby Wasze treści się niosły, zacznijcie od zoptymalizowania profilu pod kątem słów kluczowych. Nigdy nie tagujcie w poście zbyt wielu osób. Bo ja już się spotkałem z takimi mitami, że najlepiej jest tagować 11 osób, na przykład, czy 12 w poście, bo wtedy dostajecie te komentarze od razu. Nie, to nie jest prawda. Wręcz przeciwnie, jeśli te osoby nie odpowiedzą Wam, kiedy zostało otagowane w określonym czasie, czyli załóżmy, że jest to godzina czy półtorej, to Wasz post zostanie spenalizowany. Wasz post zostanie zrównany po prostu do zerowych zasięgów. Nie używajcie też więcej niż 3 hashtagów per post, bo im więcej hashtagów, tym gorzej. Hashtagi też powinny być używane w treści posta, a nie tak naprawdę na końcu po prostu jako
lista czy ciąg. Znajomość grupy docelowej to jest podstawa, ja to zawsze mówię, że w zrozumieniu jest wszystko, i miłość, i przyjaźń, i troska, ale tak naprawdę też i sprzedaż, i dobry marketing. Więc rozumiejąc grupę docelową i robiąc ten wysiłek, żeby ją poznać, czy robiąc wysiłek, tworząc persony sprzedażowe, czy persony marketingowe, zwał jak zwał, jakby to na dłuższą metę Wam pomaga ten content dystrybuować, te treści tworzyć. Jeśli chcecie zwracać uwagę na Wasze posty, na Wasze treści, musicie stosować eye-catchery, czyli te wszystkie chwyty, czyli na przykład właśnie te jaskrawe kolory, nierównomierne kształty, emojis, które będą Was wyróżniać, bo to pomoże Wam zwrócić uwagę użytkownika w feedzie na Wasz post. A jeśli on zatrzyma się na Waszym poście, to jest duża szansa, że go przeczyta i kliknie więcej i powie, ja chcę więcej, to jest interesująca treść, więc czytam, a potem zostawiam nawet komentarz. Ale też ta treść, jeśli jakby nawet stosujecie eye-catchery, ale to będzie lanie wody i to nie będzie nic ze sobą niosło, to tak czy siak ktoś z tej treści ucieknie i nie spędzi na niej dużo czasu. Więc te posty powinny, także nie sugerujcie się tym, że posty w social media powinny być krótkie. Tak, powinny być krótkie, na Twitterze i na Instagramie. Chociaż na Instagramie mamy też taką doświadczenia, praktykę, znaczy sprawdzone empirycznie, że wow, posty dłuższe też ludzie czytają i nawet komentują i dyskutują na ich temat. Więc to też nie zawsze jest tak, że po prostu media społecznościowe to jest krótka komunikacja. Zadawajcie pytania. LinkedIn nauczył się rozpoznawać, gdzie są znaki zapytania i czy to jest forma pytająca zdania, czy nie. I wtedy ten post jest bardziej konwersacyjny dla algorytmu. Im jest bardziej konwersacyjny, to znaczy, że Wy chcecie dyskutować z ludźmi, a jeśli chcecie dyskutować z ludźmi i dajecie im na to szansę, znaczy, że można go lepiej wypromować trochę, bo to znaczy, że ludzie będą komentować. A chodzi nam o wymianę doświadczeń, algorytmowi też chodzi, żeby zmusić nas do wymiany doświadczeń, do budowania relacji, do komentowania, a nie tylko do polecenia. Uważajcie na emojis. Zbyt dużo emojis może Wam treść, tak już mówiąc copywritersko, spowolnić, to znaczy, jeśli ja widzę emoji w środku tekstu, to jest bardzo niekiedy złe, bo to spowalnia cały przekaz w czytaniu. I jakby użytkownik nagle ma takie Także zbyt wiele emojis może Wam zachwiać wizualny aspekt posta. Pamiętajcie, że posty powinny być też te, które piszecie, przejrzyste, to znaczy nie powinna być ściana tekstu. Dzielcie posty na akapity, to znaczy akapit nie powinien mieć więcej niż 4-5 wersów. Wtedy robimy kolejny akapit, tak żeby te posty czytało się lepiej. Jeśli użytkownik widzi w internecie ścianę tekstu, to mówi dziękuję, odchodzę, dłużej tak nie wytrzymam, chcę być znowu szczęśliwa, nie mam już sił. Zupełnie jak Kasia Cerekwicka w swoim starym życiu. I używajcie odpowiednich formatów publikacji dla Waszej grupy docelowej, ale to też musicie poznać swoją grupę docelową, czyli znowu. Poznajcie grupę docelową, żeby wiedzieć też, z jakimi formatami najczęściej wchodzi w interakcję, albo po prostu testujcie i sprawdzajcie, gdzie macie najlepsze zaangażowanie. Jakie treści powinny być na LinkedInie? Powinny być wartością dla czyjegoś rozwoju kariery zawodowej. Powinny pochodzić też z wiarygodnego źródła, bo wszystkie fake newsy, LinkedIn też wypowiada im wojnę. I też publikowanie fake newsów na LinkedInie obniża tak zwany ten rating profilu. I można dostać shadowbana, tak, bo rzeczywiście istnieje coś takiego jak shadowban. W momencie, kiedy ktoś zauważył naszą treść, nie dość, że my dostajemy minus tam x punktów do profilu naszego, czy do company page'a, to także ta treść może być widoczna tylko dla nas, dopóki administracja serwisu się nie zapozna i nie wyda wyroku, czy to rzeczywiście łamie standardy społeczności, czy nie. Obserwowaliśmy to w przypadku strajku kobiet, ja i wielu użytkowników. Ludzie, którzy wrzucali na przykład posty popierające strajk kobiet, oczywiście nie wszyscy musimy się zgadzać, natomiast szanujmy swoje, jakby szanujmy się wzajemnie. Na przykład dostawali shadowbana na te posty, bo ktoś zgłaszał po prostu jako naruszający regulamin LinkedIna. Działa to w dwie strony, więc łatwiej zgłaszać posty, które rzeczywiście są rasistowskie, homofobiczne, seksistowskie,
ksenofobiczne, natomiast także działa to w stronę drugą, więc te, które na przykład są wspierające, afirmujące, też można zgłosić, też można dostać szablonę na tyle na to. I wasze posty powinny być dopasowane do grupy docelowej, to znaczy znowu persona sprzedażowa, podstawa. I jeśli nie wiecie czasem co wrzucić, nie wrzucajcie nic, jest taka złota zasada publikowania treści w internecie. Ja nie powiem, nauczyła mnie tego babcia Krysia. Babcia Krysia była super kobietą i ona miała takie powiedzenie, że mówimy wtedy, kiedy mamy coś ciekawego do powiedzenia. Jeśli nie mamy nic ciekawego do powiedzenia, lepiej zamilknąć albo przygotować sobie rzeczy wcześniej, o których możemy mówić. I teraz wasze pytania i moje odpowiedzi. Mam nadzieję, że webinar się podobał. A teraz odpowiadam na wasze pytania, tylko wezmę łyk napoju. Przejdźcie proszę na zakładkę pytania i tam zadawajcie pytania. Przemysławie, to też ciebie proszę o to, żebyś pisał to pytanie tam. A ja już odpowiadam. Krzysztof Przykorski, pierwsze pytanie. A nie, przepraszam, pytania są na dole, się okazuje tak. O Jezu, ile tych pytań macie do mnie? Łomatko, ale miło, ale fajnie. Będziemy tu siedzieć jeszcze przez godzinę. Ale to też dziwne, że Paweł Nawara. Ale to też dziwne, że niektóre posty pokazują mi się dopiero po tygodniu. Jaki sens, żeby udostępniać o jakiejś godzinie? Nie rozumiem pytania. Jest sensowne to, że posty pokazują ci się po tygodniu, bo to znaczy, że one są najpopularniejsze. One są w tej kategorii najpopularniejsze i one żyją tyle czasu. To, co musicie wiedzieć o LinkedInie, to jest też to, że jest to medium, gdzie posty żyją najdłużej. Na Facebooku posty żyją średnio 5-6 godzin, na Instagramie 24 godziny żyje zdjęcie. 12 godzin zdjęcie w feedzie, 24 godziny stories. Na Twitterze jeden tweet żyje w tej chwili 2 minuty 53 sekundy bodajże, jeśli dobrze pamiętam, więc trzeba ich naprodukować, żeby zostać zauważonym. A na LinkedInie posty mogą żyć, słuchajcie, nawet miesiąc. Bo po prostu ludzie przejdą tak zwane, jak ktoś opowiada dowcip, nie? I jakby ktoś się zaśmieje dopiero po 5 minutach z tego dowcipu, to jest tak zwane przedłużanie reakcji. I jeśli chodzi o życie posta, to użytkownicy LinkedIn też przedłużają to życie posta, no po prostu reagują na przykład właśnie po 3 czy 4 dniach, bo LinkedIn wypycha jako popularną publikację. Ale jeśli nie będziemy reagować na takie publikacje, to jakby one będą naturalną, one po prostu się starzeją i po prostu LinkedIn je powoli wygasza w algorytmie. Jeśli publikacja dostaje dużo poleceń i komentarzy i zdobywa je regularnie, niezależnie od tego, czy była publikowana tydzień temu, czy 2 tygodnie temu, LinkedIn będzie ją wypychał w większej ilości osób. Czy posiadanie mniej niż 500 kontaktów może negatywnie wpłynąć na rating profilu i zasięgi? Nie. Na zasięgi oczywiście im więcej osób, które może zobaczyć naszą treść, tym większe tak naprawdę będą zasięgi. Natomiast to nie jest też tak, że zasięgi powinny być rzeczą, którą, jakby główną rzeczą, którą mierzycie. Paweł Nawara. Druga rzecz, że teraz udostępnianie wideo robi dramatyczne zasięgi. Widocznie chcą uruchomić stories. Ja już mam stories. Ja mam stories. Ja się cieszę, bo mam stories. Natomiast rzeczywiście stało się tak, że stories trochę zaburzyło działanie algorytmu i też trochę poczekamy jeszcze, zanim to się uspokoi, ale tak samo było na przykład z publikacjami PDF-ów, czyli dokumentów na LinkedInie. W momencie, kiedy LinkedIn wprowadził możliwość publikowania PDF-ów, dokumentów, to był taki typ publikacji, który miał największe zasięgi, bo po prostu LinkedIn chciał, żeby ludzie go testowali, się do niego przyzwyczaili. Natomiast też uciął LinkedIn te zasięgi w momencie, kiedy okazało się, że ludzie wrzucają jednostronicowe oferty sprzedażowe w PDF-ie i że nadużywają po prostu trochę tego formatu. Martyna Sikorska. Jak lepiej budować zasięgi poprzez aktywność osoby marki osobistej, która reprezentuje daną firmę, czy jednak poprzez aktywny profil firmowy? Martyno Sikorska, to zależy. Ja jestem zwolennikiem programów Employee Advocacy, w sensie profile osobowe mają 8-krotnie lepsze zasięgi niż strony firmowe. Natomiast, żeby mieć ambasadorów marki, musimy mieć też firmę na tym LinkedInie, żeby było wiadomo, gdzie te osoby pracują. Więc tak czy siak profil jest ci niezbędny i to jest taki hub,
hub jakby skupiający Twoich pracowników, bo widać, kto pracuje w firmie X, jeśli wyjdziemy na stronę firmową marki X, tam widać listę pracowników. Natomiast to się może odbywać dwutorowo. Pamiętaj też, że jakby komunikacja może być podzielona. To też jest tak, że na przykład jeśli masz sprzedawców, którzy są ambasadorami marki, im zależy bardziej na sprzedaży, więc ta komunikacja powinna być inna niż w przypadku osób, które to są inne treści niż employer branding. Czyli na przykład osób, które rekrutują i chcą pokazać całą kulturę organizacyjną. Wtedy na przykład company page twój też może mieć inną strategię komunikacji albo targetować się do innej grupy niż twoi ambasadorze. Jest to do pożenienia. Czy angażowanie się w stories na LinkedIn zwiększa nasze relacje, czy wkłada się na zasięgi postów? Odpowiem szczerze, nie wiem jeszcze tego. Wydaje mi się, że zwiększa nasze relacje, dlatego że wysyłamy komuś wiadomość i ktoś nam odpowiada, bo na tym to polega, bo nie ma innej opcji. Natomiast oficjalnie nie mogę tego potwierdzić, ale nie mogę też zaprzeczyć, jako że po prostu nie ma tyle danych po prostu jeszcze po prowadzeniu stories, żeby można było wysunąć jakieś wnioski, a nie ma dokumentacji od LinkedIna po prostu, która pozwalałaby na jakby interpretację, jasną interpretację, o, może w ten sposób. Bo oczywiście interpretować można na różne sposoby i wymyślać sobie, co poeta miał na myśli, ale potem się okazuje, że niektórzy twierdzą, że LinkedIn rozpoznaje kolory i na przykład LinkedIn lubi kolory, im bardziej kolorowe zdjęcie w tle albo zdjęcie profilowe, tym lepiej dla algorytmu wyszukiwania. No więc tak. Jaka jest optymalna liczba znaków 1 w publikacji w feedzie, 2 w artykule, Sławku Kluziaku? Odpowiadam na Twoje pytanie. Optymalną ilością znaków w 1 publikacji w feedzie to jest od 1100 do 1300 znaków. Te posty angażują najbardziej. Im bardziej zbliżasz się do limitu 1300, tym dla Ciebie lepiej, dla Twoich użytkowników. W artykule artykuł średnio powinien mieć długość 8000 znaków i zawierać 4 zdjęcia, tak mówią statystyki, natomiast jeśli robisz biuletyn, ten biuletyn może być krótszy, bo istnieje możliwość wysyłania biuletynów na LinkedIn, niektórzy mają taką opcję, natomiast jest to opcja tylko i wyłącznie już teraz na zaproszenia. Ten biuletyn rządzi się trochę innymi prawami i on może być krótszy, bo on jest bardziej newsletterowy. Czy można zmienić czcionkę, kolor treści posta? Można zmienić font, ale nie robiłbym tego, dlatego że a jest to trochę mniej czytelne, B wcale nie zwraca tak bardzo uwagi i może być trochę infantylne potraktowane. Natomiast nie zmienisz koloru. Paweł, czy teraz jest lepiej mieć mniej osób w sieci kontaktu? Napiję się, poczekajcie, bo to jest już takie... Czy teraz jest lepiej mieć mniej osób w sieci kontaktu? Moi drodzy, to nie jest tak, że lepiej jest mieć dużo, czy lepiej jest język mi się połącza. To nie jest tak, że lepiej jest mieć dużo osób w sieci kontaktu, nie jest tak, że lepiej jest mieć mało, lepiej jest mieć z nimi relacje. I to jest moja odpowiedź. Pierwotnie wiele lat temu duże znaczenie miało grupę zainteresowań w wymianie wiedzy, informacji, budowania relacji. 3 lata temu po przyjęciu LinkedIn przez Microsoft, no właściwie ograniczył ich znaczenie. Jak wygląda to obecnie? Czy grupy wróciły do łask? Krzysztofie Przykorski, ze smutkiem zawiadamiam, że grupy nie zostały jeszcze wskrzeszone, jeśli chodzi o algorytm. Oczywiście są grupy bardziej mniej aktywne, to zależy od osób, które w nich przybywają. Natomiast grupy to nie jest coś, co LinkedIn lubi najbardziej i nie jest też tym czymś, co użytkownicy LinkedIna lubią najbardziej. Czy można postem promować artykuł? Można, Przemysławie Chmurawo. Czy algorytm rozpoznaje różnicę między zdjęciami real a stock? Nie rozpoznaje, Piotrze Kalewski. Gdyby tak było, i jeszcze gdyby na przykład algorytm mówił, ciebie nie promujemy, bo jesteś zbyt brzydki, brzydka. Nie, to tak nie działa. Skąd czerpać inspiracje na wpisy i jak najlepiej zabrać się za ich tworzenie? Grzegorzu Krzyżaniaku, polecam obserwować konkretne hashtagi. Pod tymi hashtagami możesz mieć, znajdziesz dużo ciekawych tekstów na przykład na temat branży, nie wiem, jeśli pracujesz w branży automoto i wpiszesz hashtag motoryzacja czy tam automoto, to zobaczysz też wyszukiwarkę LinkedIna taką zakładkę treść. Jeśli tam klikniesz, to zobaczysz treści, które są na ten temat tworzone, więc to są posty, które możesz udostępniać,
To są artykuły, które ktoś wrzucił z na przykład serwisów zewnętrznych, typu nie wiem, Onet, WP, Fox i tak dalej, które też możesz linkować na swojej ścianie i w swoim feedzie. Więc to jest jedna droga do czerpania inspiracji, czyli hashtagi. Drugie, obserwowanie osób, które są liderami w twojej branży albo influencerami tak zwanymi. Uwielbiam słowo influencer. Tak mało znaczy. Może inaczej, które są wpływowiczami, o, to mi się bardziej podoba. Skąd czerpać jeszcze inspiracje na wpisy? I jak zabrać się za ich tworzenie? Możesz sprawdzić sobie też słowa kluczowe czy tematy, które pojawiają się w Google. Na przykład użyć do tego Google Trends i sprawdzić, albo nie wiem, uruchomić Sentinel, Brand24 UNAMO i sprawdzić, co się mówi o konkretnej branży, jakie pytania mają ludzie tak naprawdę dotyczące konkretnych produktów, branży, usług i tak dalej. Jest sporo tego, jak wejdziesz na stronę Sherby, sherby.pl/blog, tam znajdziesz rzeczy związane z tworzeniem kontentu, które na pewno ci w tym pomogą. Co do PDF-ów, to czy SlideShare już umarło? Nie, nadal żyje, ale jakby to jest powolna, męcząca śmierć, ja powiem tak. Jak skutecznie prosić LinkedIn o możliwość robienia live? Wypełnić formularz i wypełnić ten formularz dobrze. W sensie, jakby live nie są dawane każdemu, to też jakby osobom, które regularnie postują, regularnie publikują, mają pomysł na te live'y, więc też kilkukrotnie pewnie trzeba pisać do LinkedIna, żeby te live'y dał. Ja na przykład live'ów nie mam i wcale nie chcę ich prowadzić, nie ma za co. Od czego zależą wyświetlenia na stories? Nie za bardzo rozumiem pytanie. Znaczy, to jest też na razie stories nie mają jeszcze wszyscy, więc jakby zależą też od tego, co na Instagramie, czyli jak często z daną osobą wchodzimy w interakcję, jak często lajkujemy jego posty, jak często z tą osobą rozmawiamy, wtedy te stories będziemy widzieć bliżej naszej główki, przy tym stories na mobilu. Pytań już chyba nie ma. Chyba. Czekajcie, sprawdzam czat. O, coś mnie urwało. Słuchajcie, nie wiem, co się dzieje. Strasznie zaczęło mi przerywać. Halo, halo, czy jesteście? Czy mnie widać, czy mnie słychać? Chyba mnie widać już i słychać. A ja teraz sprawdzam jeszcze pytania. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Jeśli tak, zadawajcie je w zakładce pytania. O matko, coś się dzieje z internetem. Mam nadzieję, że już jakby wróciło to do normy i że już nie ten. Znaczy nie wiem, przeładowaliście po prostu Livestorma, tyle dzisiaj wiedzy, tyle pytań, że Livestorm nie wytrzymał. Bardzo się cieszę, że webinar wam się podobał. Możecie, zachęcam do tego, żebyście dali mnie do swoich sieci kontaktów na LinkedInie. Możecie wystawić mi również rekomendacje za dzisiejszy webinar. Ja się nie obrażę, będzie mi bardzo miło usłyszeć od was feedback wiadomości prywatnej. Przypominam, że widzimy się już w piątek. Uwaga, to jest ważne, co teraz mówię. W piątek widzimy się na kolejnym webinarze. Będę opowiadał o tym, jak wdrożyć employee advocacy w twojej firmie, w waszej firmie, w waszych firmach, w naszych firmach. Jakie kroki wykonać, żeby to zrobić i jakby pokażę wam także, jak Sherby może w tym pomóc, ale nie jest to webinar sprzedażowy, żeby nie było.
Więc zachodźcie świadomie na stronę www.srebrnik.pl webinary. Też pojawi się w tym tygodniu nowa rozpiska webinarów, grudniowa, a będą 3 spotkania w grudniu. Jeszcze dodatkowe. Więc warto obserwować na bieżąco profil Szerbi, dodawajcie, polubcie stronę firmową, a ja Wam bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Dziękuję Wam za to, że byliście, wytrzymaliście ze mną godzinę 10 minut, że rekordowo się zapisaliście na to spotkanie. No i co mogę powiedzieć? Miłego wtorku. Idźcie i głoście dobrą nowinę, jeśli chodzi o algorytmy LinkedIna. Windujcie sobie zasięgi, zaangażowanie pod postami. Co złego, to nie ja. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wszystkim.